Cześć! W tym nagraniu zajmiemy się obiektem daty w TypeScript. Ja nazywam się Emil Juchnikowski. Na co dzień jako architekt zajmuję się technologiami JavaScript od frontendu w Ioniku, Angularze, po backend przy użyciu Node.js, Nest.js i baz danych MongoDB. Dodatkowo zajmuję się też zagadnieniami DevOps w zakresie automatyzacji budowania i deployowania aplikacji Kubernetesowych w podejściu GitOps. Tutaj macie kontakt do mnie. Ok, na samym początku tematu obiektu daty w TypeScriptie, JavaScriptie od razu podkreślę, że to jest jedyny odcinek o dacie, obiekcie daty w ramach tego całego kursu. A dlaczego? No bo tak naprawdę obiekt daty taki czysty, natywny w JavaScriptie, TypeScriptie jest na tyle nieintuicyjny, na tyle taki, no można powiedzieć, ubogi w funkcjonowaniu, że no on tak naprawdę w praktycznych projektach już jak się troszeczkę programuje, tak, to już się tego obiektu bardzo mało używa, a używa się takich dodatkowych narzędzi, które są nakładkami nad tym właśnie obiektem. No ale no, te podstawy i tak naprawdę to, co dzisiaj się nauczycie w tym nagraniu, to wam uważam ja, że wystarcza do nauki cały ten zakres, jaki w ogóle będzie wam potrzebny do obsługi daty podczas programowania w TypeScriptie. Ok, zaczniemy od tego, jak się taki obiekt tworzy. No, to jest typ danych, to jest klasa, więc no, po prostu trzeba go stworzyć tak jak inne klasy, tak? Czyli podstawimy go na przykład sobie do jakiejś tutaj właśnie, możemy podstawić do jakiejś zmiennej, tak? Określamy typ, że to jest data i jak damy new date, tak? No to wtedy stworzy nam obiekt daty. I to dla aktualnej daty bieżącej, jaka będzie w momencie właśnie utworzenia tego obiektu. Ok, tutaj możemy jeszcze w ramach tutaj tych okrągłych nawiasów podczas tworzenia obiektu przekazać jakąś datę w postaci tekstowej, stringu, na przykład podając ją przez myślniki, tak? I wtedy ten obiekt daty, który nam się tutaj stworzy, to właśnie będzie z tego dnia. Tutaj jeszcze po spacji możemy dać jeszcze godziny i minuty, tak? Wtedy określimy sobie dokładną datę z godzinami i minutami, tak? No bo obiekt daty przechowuje aktualną datę teraz co do milisekundy. Ok, możemy jeszcze właśnie podawać datę w postaci, tutaj przekazując w parametrze w postaci liczbowej, i ta liczba to są milisekundy od 1970 roku, od 1 stycznia, tak? Czyli od pierwszej daty w 1970 roku, tak? No i w taki właśnie sposób możemy tworzyć sobie obiekt daty. Tak jak każda klasa, tak, on ma swoje metody. Tych metod jest więcej niż tutaj pokazałem, ale to są takie najgłówniejsze metody, jakie możemy użyć, jakie się najczęściej używa, tak? I tutaj właśnie mamy getDate do zwracania miesiąca, tak? Dzień możemy sobie zwrócić, rok aktualny, tak? Tak w dwóch postaciach, tak? Aktualną godzinę, aktualną milisekundę, tak? I właśnie w takich właśnie tutaj zakresach minutę, miesiąc, tak, i no, sekundę, i to są takie metody. I ostatnia metoda w sumie jest najważniejsza z nich wszystkich, bo ona przekształca obiekt daty na tą właśnie postać w milisekundach od 1970 roku. Dlaczego to jest najważniejsza data, najważniejsza metoda, to zaraz wam pokażę. Jeszcze tutaj wspomnę, że jak mamy metody get, tak, to jeszcze mamy metody set, że danego obiektu możemy tą datę zmienić, tak, zamiast wpisując get, wpisujemy set i tutaj w nawiasach jako pierwszy parametr przekazujemy tą datę, tak, więc no i to tyle z takich metod najgłówniejszych, które najczęściej są używane i wydaje mi się, że w dużym zakresie projektów tylko to wam wystarczy.
Ok, przejdźmy teraz do dodawania czasu. Jak możemy na przykład do aktualnej daty dodać powiedzmy 10 minut, tak? Robi się to na przykład w taki sposób, że tworzymy aktualny obieg daty, żeby wiedzieć, jaka jest aktualna data, tak? Tworzymy sobie tutaj zmienną z milisekundami, na zasadzie takie, że no, w jednej sekundzie mamy tak tutaj 1000 milisekund razy 60, czyli mamy już minutę i razy 10, czyli mamy tutaj zbiór milisekund dla danej minuty, dla 10 minut, tak? Czyli tutaj mamy milisekundy dla 10 minut. I co? I możemy sobie stworzyć nowy obiekt, tak? Nową zmienną i dajemy new date. I tutaj właśnie z tego aktualnego obiektu bierzemy tą zmienną getTime, tak? Tą metodę getTime, żeby nam zwróciło aktualne milisekundy i dodajemy te milisekundy, które tutaj sobie przekazaliśmy jako parametr. W taki sposób możemy stworzyć nowy obiekt, którym jest datą o 10 minut do przodu. Jak damy tutaj oczywiście minus, to będzie o 10 minut do tyłu. No i w taki właśnie sposób tworzy się daty, które są później albo przedtem w określonych właśnie przedziałach czasowych. To jest troszeczkę nieintuicyjne, tak, no ale tak właśnie się robi to w czystym TypeScriptie i właśnie to jest jeden z powodów, tak, dla którego się używa innych bibliotek, które są nakładką właśnie nad takim prostym obiektem JavaScriptowym do daty, tak, to w nich już jest to bardziej czytelniej zrobione. Na przykład są metody, w której po prostu dodajemy metodę add dates, tak, i przekazujemy wtedy jako parametr po prostu ilość dni, tak. No a w czystym JavaScriptie to w taki sposób troszeczkę bardziej skomplikowany się robi. I to tak naprawdę tyle odnośnie obiektu daty, co chciałbym Wam przekazać na dzisiaj i wydaje mi się, że bardziej nie musicie poszerzyć tej wiedzy. Zrobimy jeszcze sobie standardowo, jak przy każdym nagraniu, przypadek jakiś w kodzie. Ok, otwieramy sobie Visual Studio Code, tworzymy nowy plik pod datę, tak, https i co? Może w ramach przykładu zrobimy sobie po prostu w ramach naszej strony zegarek, tak? Wchodzimy do pliku naszego z HTML-em, dodajemy kolejny header 9 lata i co? I tutaj powiedzmy skopiujemy tego URL-a i zrobimy tak, data w Polsce. Także aktualną datę sobie tutaj zrobimy i można sobie tutaj z przodu dać data w Polsce. Dobra, no pogrubimy ją sobie, tak, żeby ona była pogrubiona, to będzie w znaczniku B. Dobra, i mamy tutaj w sumie w indeksie wszystko to, co chcieliśmy. I co? Teraz w tym naszym, no, w naszym pliku z datą poznamy taką jeszcze dodatkową funkcję, która pozwoli nam robić coś co sekundę, jeżeli strona jest uruchomiona. Ta funkcja się nazywa set interval i ona jako pierwszy parametr przyjmuje funkcję i ta funkcja będzie właśnie wykonywana co jakiś czas, a w drugim parametrze przekazujemy co jaki czas. I on, ten czas jest w milisekundach, więc chcemy powiedzmy, żeby coś się u nas działo co sekundę, tak? Bo chcemy, żeby nasz zegarek co sekundę był odświeżany, tak? I co? I teraz sobie zrobimy tak, że co sekundę data, tak? Wiemy, że tworzymy datę przez tworząc ją jako obiekt, tak? New date
Tak, mamy tą naszą aktualną datę i chcemy ją zaprezentować w postaci no, godziny, minut i sekund. Jak to zrobimy? Stworzymy sobie nową zmienną czas typu string i tutaj właśnie będziemy podawać z naszej daty odpowiednie wartości. Czyli na przykład data get, co bierzemy pierwsze, godziny, tak? Godziny. Chcemy to oddzielić dwukropkiem na przykład, tak? Żeby to właśnie godziny, minuty i sekundy były oddzielone dwukropkiem. Więc tutaj po dwukropku będzie, znowu dodajemy date get minuty. I dobra, i jeszcze raz oddzielamy dwukropkiem sekundy, tak? Data get, dobra, seconds, dobra, i mamy sekundy tutaj ustawione, czyli mamy tutaj już stringiem wprowadzony nasz czas aktualny do tej naszej nowej zmiennej, tak? No i co nam zostało? Zostało nam tutaj, no możemy użyć naszych funkcji do renderowania, wyrenderować tekst w naszym tutaj, znaczniku B, odpowiadający dacie. Czyli renderuj tekst w obiekcie o ID, właśnie data w Polsce. I chcemy tekst czas wyrenderować tutaj. No i to tak naprawdę wszystko, żeby ten nasz zegarek działał. I teraz zobaczymy, czy on rzeczywiście faktycznie działa. Zrobimy sobie npm run watch. Budujemy, ładnie nam się tutaj zbudował kod. I jeszcze sobie otworzymy i zobaczymy, czy faktycznie nam się tutaj wszystko poprawnie uruchomiło. Odpalamy na ten nasz plik index i uwaga, uwaga, przechodzimy do tutaj, o, został nam przycisk dodaj, to zaraz go sobie skasujemy, ale jak widzimy, co sekundę fajnie nam odświeża godzinę i wszystko się zgadza z zegarkiem i mamy właśnie, można powiedzieć, taki zegarek u nas na stronie dynamicznie utworzony, tak, który nam pokazuje aktualną godzinę, minuty i sekundy. Dobra, ten przycisk sobie jeszcze usuniemy, który mamy tutaj zbędnie utworzony. Wpisujemy. Ok. I to w sumie tak naprawdę wszystko odnośnie przykładu w kodzie, jak można stosować datę. W ramach zadania domowego stwórzcie sobie tutaj kolejne elementy listy, może na przykład 2-3 tak elementy, które będą pokazywać datę w innych strefach czasowych na świecie. Ok. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania do końca. Zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania całego kanału, ponieważ będą tutaj się pojawiać kolejne nagrania o podstawach z TypeScriptu. Dzięki, cześć!